Ku żałobie i rozpaczy należy znaleźć równowagę. To jest bardzo istotne. Na tym polega takie normalne, zwykłe przyjęcie żałoby, smutku, zaproszenie ich do swojego życia i w sposób, który jest bezpieczny i w sposób, który tego życia nie zniszczy. Teraz tak. Co daje tę równowagę? No, ktoś w tym momencie może powiedzieć, żeby znaleźć tam jakieś tam radosne rzeczy, które gdzieś tam mamy w sercu i bardzo często jak ludzie nas pocieszają, ale też jak nas blogerzy pocieszają, eksperci od wszystkiego, to bardzo często koncentrują nas, fiksują nas na tych rzeczach, które właśnie w sobie mamy, tak? Dobre cechy, dobre myśli, marzenia i tak dalej. Generalnie cały czas de facto fiksujemy się na tym, co jest w środku. A w środku, w sytuacji przeżywania żałoby albo srogiego smutku, to właśnie te uczucia, srogi smutek i żałoba będą wychodziły na plan pierwszy. One cały czas będą o sobie dawały znać w sposób już w tym momencie bardzo zagrażający dla życia i zdrowia naszego. A więc równowaga powinna polegać na koncentrowaniu tego na tym, co jest w środku i na tym, co na zewnątrz. Ponieważ żałoba i smutek będą cały czas o sobie dawały znać, warto znaleźć radość poza sobą. I ja teraz nie chcę powiedzieć o hobby, ale chcę powiedzieć właśnie o jakimś takim celu życia, sensie życia. A cel jest na zewnątrz. Tam patrzymy, tam słuchamy, tam idziemy, tak? Znalezienie się w świecie przez człowieka daje mu zdrowie psychiczne i daje mu zdrowie w ogóle. I tyle, tak? Oraz też sugeruje, jak powinien nad sobą pracować, żeby zdrowo żyć, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, pracuję fizycznie, tak, to jak powinienem dbać o siebie. I tak dalej, i tak dalej. Teraz tak. Tutaj nasuwa się rada, żeby taka pobożna chrześcijańska, żeby znaleźć tych ludzi, którym jesteśmy potrzebni. Tak? Bardzo często te rady są sformułowane w sposób kompletnie nieuchwytny. Tak? To znaczy, pamiętaj o ludziach, których kochasz. Pamiętaj o innych. Pamiętaj o drugim człowieku. Ja mam ochotę powiedzieć, pamiętaj o ludzkości. Wszystko, słuchajcie, to z całym szacunkiem dla tych osób, które gdzieś tam w ten zbiór wpadają, to jest zbiór pusty. Jeżeli jest nienazwany. I może skieruję tę radę z dzisiejszego wideo do konkretnych grup zawodowych i życiowych. Tak, myślę o nauczycielach, myślę o opiekunach, o pielęgniarkach, pielęgniarzach, lekarzach, lekarkach. Wykładowcach i rodzicach. Sam nie jestem rodzicem, więc może dlatego to mi umknęło i gdzieś zostało na końcu. Nazwijcie te osoby, tak? Muszę zadbać o siebie w najbliższym czasie. Tak? To jest troska o siebie, jest bardzo ważna w smutku i żałobie, bo smutek i żałoba odciągają od troski o samego siebie, ale z celem zadbać, tak? Ponieważ muszę zadbać o siebie, ponieważ mój uczeń Tomasz ma certyfikat, do którego go przygotowuję. Ponieważ moja córka ma egzamin, muszę się zatroszczyć o jej samopoczucie. Ponieważ mój syn z żoną spodziewają się dziecka. Muszą pomyśleć o nich, może będę dla nich pomocny, pomocna. Tak? To są właśnie te momenty. Muszę zadbać o zdrową głowę, zdrowe ręce. Jutro jest zabieg, tak? W którym biorę udział. Jako lekarz, jako pielęgniarz. Dbając o siebie samych, pamiętajmy o tych celach, które są na zewnątrz, tak? Potraktujmy nasze ciało jako narzędzie, które się komuś przyda. Do członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, skieruję takie słowo, ponieważ chcemy być narzędziem w Bożych rękach. Tutaj sądzę, że to pouczenie dla mormonów może się też przydać katolikom, tak? Którzy przecież ogromną czcią otaczają świętego Franciszka z Asyżu. Jego piękna modlitwa niech wam przyświeca. Boże, uczyń ze mnie narzędzie swojego pokoju. Narzędzie swojego pokoju. Cześć, na razie, trzymajcie się.